co mi daje wolność? Ja myślę, że wolność jest we wnętrzu każdego. Wolność zaczyna się w głowie i wolność zaczyna się w sercu. Więc jak się pracuje nad tymi dwoma elementami, to jest wolność, tak? I nawet w momencie, kiedy żyję w świecie, który gdzieś tam wydaje mi się, że jest jakoś tam zniewolony, albo są jakieś rzeczy, które mi nie odpowiadają, to ja mam tą możliwość decydowania i mam to poczucie, że to ja decyduję, a nie ktoś decyduje za mnie. Ojej, Kal, mnie pan zaskoczył, ja nie mogę. Nie ma innych pytań? O! Muszę chwilę pomyśleć. To bardzo intymne pytanie w gruncie rzeczy. Czy czułeś się moim człowiekiem? Oczywiście, że czuję się wolnym człowiekiem, ponieważ w sumie nie ma tak jak w niektórych innych krajach, gdzie jest narzucone po prostu, że nie wolno ci robić niektórych rzeczy, bo grozi za to na przykład hostel, ukamieniowanie czy coś. Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy chodzić sobie gdzie chcemy, kiedy chcemy, kupować co chcemy. Tak więc ja czuję się wolny. Jak najbardziej czuję się wolnym człowiekiem. Wydaje mi się, że w Polsce każdy się powinien czuć wolnym człowiekiem, chociaż wiadomo, że polityka czasami być może ogranicza, ale jako człowiek mam zapewnione w Konstytucji, że jestem wolna. Nie czuję się wolnym człowiekiem, no bo jest niepodległość, nie? 11 listopada jest Dniem Niepodległości, wywalczonym przez naszych ojców, dziadków. Oczywiście czuję się wolnym człowiekiem, ponieważ mam wspaniałych rodziców, którzy w niczym mnie nie ograniczają, absolutnie niczego mnie zabraniają i ogólnie uważam, że mój kraj jest wspaniały i nie chcę z niego wyjeżdżać. Myślę, że tak. A dlaczego? Bo jestem wolna od wszystkiego. Mogę robić, co chcę. Dlatego jestem wolna. Dziękuję. Tak. Zdecydowanie tak. Żyję w wolnym kraju. To znaczy się na pewno tak. Dlaczego? Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale na pewno czuję się wolnym człowiekiem. Oczywiście, że się czuję wolnym człowiekiem. Ponieważ mogę... W zasadzie mogę robić to, co chcę i... Zgodnie ze swoimi zasadami, ze swoją wiarą, nikt mi niczego nie może tak naprawdę zabronić. No myślę, że tak. No, wolność polega na tym, że możemy robić w sumie to, co chcemy, no ale tylko do granic, kiedy zaczyna się granica drugiego człowieka. Nie możemy ograniczać kogoś innego, no ale tą wolnością jest w sumie to, że takie ciężkie trochę pytanie. Dlaczego czuję się wolny? Dlatego, że nikt mną nie rządzi. Oprócz tej pani, którą mam na słuchawce. Nikt więcej. No to czuję się wolny. Tyle. No to może po prostu chodzi o to, że... mam prawo wybierać, mam prawo do własnych decyzji i nikt mi tego nie zabierze. Jeżeli zdecyduję tak, ktoś może wyrazić swoje zdanie na ten temat, ale nie może mi zabronić, nie może mnie po prostu ograniczyć do tego, co chciałabym robić, na przykład. Dziękuję. No, w sumie nie ma problemu. Czy czuję się wolnym człowiekiem? Wydaje mi się, że nie. Jestem opętany przez ten system, który cały czas ściąga mnie w dół i nie daje mi żadnych perspektyw. Samo, myślę tak samo jak on. To jest taki sam system. Ja jestem z Włoch, to widzę, że taki sam system jest tutaj, taki sam system jest tam i taki sam system będzie. Cały czas. Czy czuję się wolnym człowiekiem? Wydaje mi się, że mimo wszystko jeszcze nie dążę do tego, żebym był człowiekiem. A dlaczego? To ojej. Bardzo intymne. Bardzo intymne.
Nie, wydaje mi się, że to trochę zależy od okoliczności. Jeszcze nie mam nad wszystkim kontroli. Może to głupio, ale dążę do tego, żeby mieć nad wszystkim kontrolę, ale... Może się to uda, może nie. Tak, bo żyję w wolnym kraju. Jest demokracja i mam prawo do wyborów, jakie chcę. Czuję się wolny, ponieważ wracam w połowie dnia, a jest z imprezy, która była w sobotę. Czuję się wolnym człowiekiem. Mieszkam w wolnym kraju, mam wolność przekonań, wolność słowa. Mogę podróżować po całej Europie, nie ma żadnych ograniczeń. Właściwie świat przed nami stoi otworem. Tak, czuję się wolnym człowiekiem. Mam możliwość wyboru, co pokażą zbliżające się wybory. Mam możliwość podjęcia różnej pracy, szkolenia. No czuję, mam po prostu możliwość wyboru, a to dla mnie oznacza wolność. No czuję się wolna, szczególnie teraz po tym przewrocie z komunizmu na kapitalizm, który żeśmy odzyskali. I no, mamy wolne granice, wolny kraj, możemy wyjeżdżać gdzie się chce, dokąd się chce. Oczywiście, że czuję się wolny. Wybieram pracę, wybieram miejsce, gdzie mieszkam, gdzie spędzam wolny czas. Oczywiście, że tak. Czuję się wolnym człowiekiem. Uważam, że mogę robić, co chcę. Sto procent nie skoczę nigdy na bungee. Dlaczego? Bo się cykam. Na pewno nie skoczę na bungee, bo po prostu się boję. Zdrowia bym życzył wszystkim, bo ostatnio sam go potrzebuję. No jedno marzenie, przede wszystkim najważniejsze, żeby był spokój i miłość między ludźmi. Zrozumienie, wtedy będzie, wszystkie inne sprawy będzie można spokojnie załatwić.